Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dziś znajdujemy się ponownie w Orwellu. Jak dobrze pamiętacie, ostatnim razem podglądaliśmy tutaj po części Karen, podglądaliśmy również jeszcze bodajże trochę Ilię. Natomiast niestety nie udało nam się całkowicie zatrzymać tego artykułu przed wejściem, rzeczywiście, o widzicie. Tutaj ja mówiłem, ja jestem cały spalony na twarzy, więc przyzwyczajcie się, niestety z tym nic nie zrobię. Niestety nie udało nam się powstrzymać tego artykułu przed wejściem na temat Kasarta. Natomiast no, staramy się cały czas odwrócić to wszystko w sensie staramy się odwrócić oczy od tego The People's Voice, od tej organizacji. Staramy się po prostu pokazać coś, coś, jakieś brudy im po prostu wyciągnąć, tak? Natomiast no, skończyliśmy na tym, iż mieliśmy tonę wiadomości do przeczytania i na tym się, moi drodzy, dzisiaj skupimy przede wszystkim, no i zobaczymy, co tam dalej będzie z Molly, która również się tutaj pojawiła, czyli Nina. W przeszłości w sumie. Bo pamiętajcie o tym, że jakby w jedynce ona występowała. Hello, Soteria. Nadal nie mam pojęcia, jak to czytać. Hello, Soteria. I am very worried about my daughter. I think she urgently needs counseling. She has not spoken a word for about 3 months and I don't know what to do about it. Hi, Nevena. Could you give me more details about your daughter? Is there any reason you could imagine why she stopped talking? I can only help you if you give me more details. Thanks, Soteria. Hello, Soteria. In December last year, I decided to immigrate to the nation. I am from Paris and left the country with my 3 daughters because I wanted them to be safe. Hello, Nevena. Thank you for the additional information. It seems this experience was rather traumatizing for your daughter. What were the exact circumstances of your departure? How did your journey go? What about the children's father? Did he stay in the country? Dear Soteria, my husband was killed shortly before we left. It's very hard for me to talk about this, especially to a person I do not know. Would it be possible for you to meet me in person? Your help is very much appreciated. Dear Nevena, I appreciate your trust. Please be aware that I am doing this for my free time and unfortunately do not have much capacity to meet people in person. I do find your story very interesting though and would love to publish it on my website. It would be entirely anonymous and your real name will not be associated with the article. I think that your story would be incredibly valuable and important for people who went through similar experiences and are in need of comfort, knowing that they are not alone with their problems. I have a suggestion for you. How about I conduct a telephone session with you and we go through the options together on how to help your daughter? In return, you tell me a few more details about the reasons and experiences of fleeing from Paris and allow me to publish your story on Open Soteria. I promise that you will not regret it, Soteria. Hello, Soteria. Interesting is, an interesting description of something that possibly traumatized my daughter permanently. I'm really not keen on publishing my story. I don't know what it would do to my daughters if they found out. However, I'm rather desperate and worried about my youngest one. I will therefore say yes to your offer, hoping that you will be able to help. Don't disappoint me, and don't you dare use my real name. Please also change time places. My husband was shot by a soldier of the nation. He died before my daughter's very eyes, and since then she has not spoken a word, neither to me nor to my other children. She has become extremely reclusive and competent, and completely stopped playing. She's 7. I'm very desperate and hope you can help us. Thank you for crossing me, Nevena. I will not disappoint you. Dalej mamy Billa Pattisona. Dear Mistress Soteria, I need help. I'm quite desperate. I keep replaying the traumatizing experiences I had in Paris in war. I am fully aware that it is probably some form of PTSD, but counseling is out of the question for me. I don't want my family to know that I'm weak, that I'm facing this kind of issues. Your site was recommended on many other boards about PTSD, and I would therefore like to talk to you about how to deal with my problems. In kind regards, Bill. Dear Bill, my first recommendation would be not to self-diagnose. Whether you are suffering from PTSD or not, well, that is something that trained professional can help you define.
It would be helpful of you to send me some specifics of your actual problems. What are your symptoms and what do you think is the cause? I can only help if you provide me some more information. Dear Mistress Soteria, during the Partisan War I was part of the 102nd? Nie pamiętam, kurczę, jak się to czytało. To jest 102nd chyba. 102nd Bomber Regiment. Mam nadzieję, że nie pomyliliśmy się, to tutaj bije się w pierś za głupotę mają. Dajcie mi znać ewentualnie. Bomber Regiment. I'm unsure of how many people died because of my actions and I most likely will never find out. However, I'm suffering from severe insomnia, laying awake every night, wondering how many lives ended at my hands. I'm just so tired. I really need help. Please help me. I can't do this anymore. It's okay, Bill. I'm here for you. These thoughts and symptoms are very common for someone suffering from PTSD. To make diagnosis, however, I would need to assess your further. Your story is a common one, and I was wondering if you'd be willing to let me publish it on my blog to help others navigate the same issues you are experiencing. Of course, I would like I would keep your name out of the story, making it completely anonymous. Co jest trochę bullshitem, przecież ona publikowała te imiona, w sensie wiem, nie mamy tylko i wyłącznie nazwiska, tak? Chyba, że mowa tej, że full name, tak? Jako full name, w sensie pełne imię i nazwisko, to jest full name, tak? Natomiast no te imiona zostały jako imiona, tak? I nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, w sensie mogła też zmienić to imię. To jest moja opinia tylko i wyłącznie. Proszę. Napijam się chwilę przed nagraniem i takie są skutki. Dear Mistress Soteria, I'm not too sure about publishing my story on your blog. Perhaps you could recommend me a therapist who would consult me via phone calls. My main concern is that my family will find out that I am suffering. And with the state of the world right now, they need me to be strong. Bill, I urge you to let me publish your story. I promise your family will not find out. It will be very valuable information to anyone sharing similar experiences to yours. As a soldier, you must be a man who is devoted to public service. Publishing your story will provide an excellent support piece to help your fellow ex-soldiers feel that they are not alone, that they can also seek help, that they can be functioning members of society again. Let me publish it and then I will help you find a therapist who is able to counsel your discreetly. Alright, dear Mr. Soteria, alright, I give you a permission. I'm really desperate and at this point I would do almost anything to make this stop. But please make sure my family doesn't find out. This is really important to me. That's great, Bill. I promise that you will not regret this. Ogólnie to wszystko, w sensie z całym szacunkiem, w sensie nie chcę być tutaj gnojkiem może, bo okej, on to robi poza swoimi godzinami pracy, ale nie podoba mi się troszeczkę sposób, w jaki wymaga wręcz od tych ludzi, żeby im jej pozwolili upublicznić tę historię, tak? To jest troszeczkę takie, no, ciężkie powiedziałbym. W tym kontekście, że nie wiem, czy ona, wydaje mi się, że troszeczkę ona tutaj wykorzystuje, nie chcę naprawdę jej tutaj oskarżyć, ale wydaje mi się, że ona troszeczkę wykorzystuje aktualny stan zdrowotny tych ludzi, tak? Ich no te wszystkie problemy, tak? To PTSD, czy jakieś inne problemy zdrowotne związane z, czy przepraszam, problemy psychiczne związane z stanem, no, albo ze stanem dzieci, no to jest troszeczkę takie, mam wrażenie, że on tutaj troszeczkę manipuluje mimo wszystko nimi. Dobra, jeszcze mamy Diane Coleman. Nie wiem, dlaczego kojarzy mi się ta osoba. Hello, I am contacting you because I am seeking help and I really don't know where to go. My husband gets drunk nearly every night and becomes really aggressive towards me and our daughter. Last night he hit her so hard that we had to bring her to hospital. I know he doesn't mean it and I strongly believe that deep down he's a good person. I still love him. But I am also very worried about Carla, my daughter. Could you please give me some advice how to deal with him so he doesn't keep getting so angry. Hi Diane, I am very sorry but I cannot help you. My website only deals with victims of armed conflicts and ex-soldiers who are dealing with war trauma. Your case is too off topic for me, I'm sorry. Znaczy mogłaś zawsze ją odwołać do jakiegoś centrum pomocy. Ogółem tego, znaczy co ja bym polecił przede wszystkim, to próba nakłonienia go, żeby poszedł na terapię, na odwyk po prostu. Znaczy na odwyk. No tak, do alkoholu też się stosuje bodajże, jak już pamiętam, słowo odwyk. Więc wiecie o co chodzi.
Mam trochę takie... Mam troszeczkę takie... Wiecie, no... No, można było coś tutaj polecić, tak? Patrzę na jej wyszkolenie. Myślę, że byłaby w stanie jej polecić cokolwiek. Dobrze, ale sprawdziliśmy chyba już wszystko w tym momencie. Molly też. Jak widzicie, nie ma niestety jej nazwiska, jest tylko Molly. Tak, czy nie tak? Czekajcie, żeby się upewnić. Molly, tak. Jest to, co mnie teraz jeszcze bardziej boli przez to. No bo tak, z nim nic nie zrobimy, on nam nie jest teraz potrzebny. Ja bym się jeszcze troszeczkę spieszy, tak? Tutaj mamy Rabana, tutaj mamy Ilię, no ale oni oba już są... O. O, okej, okay, dobra, to jest to. Okej, okay, można mu to wrzucić, na wszelki. No, skoro już się konflikt pojawi, to można to wrzucić, jakby i tak nie mam nic lepszego. Knowing this could prove valuable, although... Knowing this could prove valuable, although the fact alone probably won't help us. To jest prawda, ale może się przejść na przyszłość. Na razie, no nic więcej nie mam za bardzo zrobienia, tak? Tam mam tylko zdjęcie nowe. Ja mam jego kolejne zdjęcie, więc to mi się nie przyda. Tam mamy konwersację. To mi się zupełnie przyda. To wiemy, że nie lubi pracować, to nam nic nie pomoże teraz. Aktualnie. Dobra, na razie może wrzućmy jej tę informację, że jest wyszkolona psychoterapeutką i ma tytuły naukowe, jeśli chodzi o psychologię i medycynę. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, bo nic innego tu nie ma za bardzo. I've been thinking over Karen having met this Molly at the Freedom Memorial. If the two met there, perhaps searching for that particular location will yield some information we are looking for. O właśnie. Czekajcie, dobra podpowiedź tutaj. Karen's album. Freedom Memorial. Okay. Waiting for my very first session with Nina Maternova, who wanted to be addressed by Molly for some reason at the Plaza Cafe. Sadly, she wouldn't let me take any pictures of her. Proszę bardzo. Mamy to. O kurde, dobrze mi podpowiedziała. Ha, Molly. Well done. Nina Maternova, this. Is it? Przepraszam, to było. Nie, tam było. Powinno być it is. Nieważne. Now that you have her name, it should be possible for you to obtain official documents on Nina. Jeszcze mamy drugą rzecz. Znaleźć archive for later. The Freedom Plaza is so beautiful in the evening sun, almost therapeutic. Okay. Dzięki temu będę mógł przeszukać. Okay, co jeszcze? Czy ja mogę jeszcze coś... Mogę tutaj szukać, ale to mnie na razie nie obchodzi. Czy ja mogę szukać? Gdzie ja mogę w ogóle szukać rzeczy? A zauważcie, że to, gdzie znajdziemy coś w ostatnim... Może inaczej. Miejsce, w którym znajdziemy ostatnią informację, wskakuje nam na pierwszym miejscu tej bookmarków, tak? Mogę to jeszcze wszystko pozamykać na razie. Nie, wiecie co, wolę mieć to pootwierane mimo wszystko. Ja wolę... Jakoś po prostu jest mi tak wygodniej. Przepraszam, Jezus Maria, wygodniej. Mocniej was przepraszam za to. Her colleagues recorded in... Też database... Tutaj to nam nie pomoże. Search, to jest tutaj, Nina Matronowa. Tada, mamy to. Patient is active, co jest ciekawe. 4 lata już jest w period of treatment, tak? Case description. Mistress Matronowa was a National Army Surgeon serving stationed in Purges for mine clearance. During her participation in the Purges peacekeeping mission, she suffered severe trauma from a leg injury and the death of her boyfriend, a fellow soldier, due to an undiscovered mine in 2011. This incident caused her to run from military service, from which she voluntarily returned after some time. Despite the hardship she endured, and
Endured chyba bodajże to się czytało, ale nie pamiętam teraz tego słówka. Od Endurance, tak, czyli Endured. Mistress Maternova has been dishonorable discharged for being absent without official leave. The patient has since experienced severe insomnia and various forms of chronic pain. Additionally, extreme mood swings and have been reported and phases of abnormally aggressive behavior, especially when confronted with details of past war experiences. Mistress Maternova is being psychologically treated by Mistress Karen Levin-Vart, receiving treatment pro bono as per Levin-Vart's request. Though being extremely uncooperative during sessions and often not showing up at all, she has been receiving very good reviews from her employees via our cooperation partner, Work Easy, where she worked already took jobs before the treatment. She is therefore considered successfully integrated in an everyday work environment. Since her ongoing health issues have not improved so far, though, Mistress Maternova is being signed up for mandatory weekly counseling. Okej. Okay. Nie znam to dam, nic nam to wie nam tutaj to nie da, tak? A tutaj mam jakiś konflikt w ogóle, tylko że jeszcze nie znaleźliśmy rzeczy tej. Kurde, no to jest ciekawe, to jest ciekawe. A ja bym spróbował właśnie Nina Maternova poszukać. Powinna tylko jedna rzecz wyskoczy, co? O, patrzcie, bo tutaj trzeba ten. To pewnie nam nic nie da, w sensie jak wrzucę tę stronę moją. Znaczy tę stronę jej, przepraszam. Okej, tu nic nie wyskakuje więcej. Chciałem się z tym Jutelem co zrobić. Dobra, na razie zobaczmy Listenera. Od Ran... Rabanvart. Karen? Did you meet Ilya yesterday? What? Where did you get that idea? Because someone told me very specifically that it happened as a session. Ah. You believe a random guy telling you things about me? I told you I was talking to Nina all night. You just confirmed it. Confirmed what? I've also been told that she's not an official patient of yours and you're covering for her with Ilya. What the hell? Is this an interrogation? Alright, fine. You're right, Nina isn't official business. I'm counseling her because as far as the council is concerned, it's for Ilya. Why did you lie to me? You should have told me. It's not exactly legal, that's why. Oho, lecimy z tym. Are you out of your mind? You have been taking care of that army woman all night illegally. See, this is exactly why I didn't tell you. Teraz będziemy to czytali dalej. Ja czekam, aż się skończy rozmowa. I will not allow you to threaten the reputation of the people's voice. You don't get it. To you, it's all about TPV and your reputation. Some people actually care about others, no matter what. I've got to go and check on someone. Karen? Someone who actually needs me. I'm sorry. Oho, pięknie się tutaj. Dobrze, że ta rozmowa wskoczyła. Powiem szczerze. Jackpot. She admitted to misusing Ilya's funding for Nina Maternova. Brilliant. We can take her in for that. Now the only thing missing is Karen's current location. Then we can make an arrest. If this is the way you want us to approach this. Once you do upload the whereabouts, there will be no going back, so make sure this is the way you want to go. Since Raban's provocation is out there anyway, you may want to take a look around for other possible approaches. Okej, okay. Zobacz mi wiadomości. Do kogo napiszę? Hej Nina, o do Niny. Hej. We left things in an unhealthy state. I want to apologize. Where are you right now? Get work, Suka Mall at the Central Plaza. Don't come here, get work. Nina, I was wrong.
Pamiętacie, co się stało potem, co miało się stać potem w Central Plaza, prawda? I can still provide you help, you with help, but we are going to do your way. Don't come, seriously. I'm heading over to you. It's better to speak in person. No, damn it. Calm down, I'm almost at the Circle Mall. Talk to you soon. Pamiętacie, co się miało w Circle Mall wydarzyć, prawda? Tam miała wybuchnąć bomba. Dobra, ale jakby, bo nie wiem, czy rzeczywiście tutaj wybuchnie ta bomba, czy nie. Zakładam, że nie, bo jakoś jestem powiązany ze sobą, z Orwella, tak? Więc to od razu wrzućmy i ewentualnie uratujmy ją, gdyby miało to wybuchnąć, w cholerę. Good, I will send an intervention team immediately. Wybaczcie. Done, the team is on their way. Now let's see whether Raban remains so cookie after his wife is arrested. Cookie, kaki. Kaki, tak się to mówi. Kak. Jak od nieważne. Zobacz, co będzie niezłego, bo Raban dzwoni do Karen. Karen, I didn't mean to. Raban, I don't have the time right now. Where are you? Why is it so noisy? I'm at the Circle Mall. Just arrived. What for? Going after Nina. Like I said, she needs me. She should be right here. She told me she was at the plaza. Guess what? She probably told you a fake location so she could avoid you. Did she even ask for your help? No, but she is a very vulnerable person. She's just too proud to admit it. Damn this woman, what is wrong with her? I cannot believe she would blatantly lie to me. We were making progress. Maybe Nina is still working for the Nation. Maybe they placed her in your care to drive a wedge between you and I. Don't be ridiculous. She hates the government even more than you do. You two would get along famously. She knew you would come after her. Out there, completely exposed. Think about it. You should hear yourself talk. Not everyone is your enemy. You are so paranoid. Karen, listen to me. Get out of there. I don't like this. It all feels very wrong. To you, everything feels wrong. Always. There is no- Back away from the trash bin. I want to see your hands above your head. Karen? The phone. Put the phone on the ground. What is going on? Are you all right? Karen! I ją złapali. Ale zauważcie, kurde, zauważcie jak bardzo ten gość nie ma racji, a zarazem ma rację, nie? W sensie, Nina nie zrobiła tego celowo i wcale nie pracuje dla The Nation, ale on nie ma pojęcia o Orwellu, tak? I pamiętajcie o tym, że Nina rzeczywiście nienawidziła strasznie rzeczywiście rządu i tak dalej, tak? Więc... Oj, niezłe jaja się robią. Wait, that's not the team I dispatched. Who took Karen into custody? Our team is reporting that they are still en route. Something's going on at the mall. Let me check in with command. Agent, I've got someone here who would like to have a word with both of us. He should offer us some clarity. Tak, kurwa, przepraszam, ale przeklinałem. Ale ja wiedziałem, że to będzie, myślałem, że to będę ja przez chwilę, a potem pomyślałem, przecież ja się nie mogę kontaktować bezpośrednio, więc... Symes. My apologies, I'm Symes, the advisor of the bond and bombings case. There has been an interference between our two cases. My investigator has determined there might be an explosive device hidden at the Circle Mall. Therefore, we have called for an evacuation. It seems one of our target persons, Karen Levine Vart, was present at the site with the device next to her. I don't believe in coincidence, so we have taken her into custody to investigate whether she is involved in the bombing attempt. No need to worry, Symes. This is quite marvelous. Excuse me, I don't understand. You don't need to. Thank you for your report. You're dismissed. Very well then. Good luck. This is exactly what we need right now. If this doesn't cause Raban to react, nothing will. I wonder how long he will take to find out that... Already? The People's Voice has a new announcement. We should tune in as soon as possible. Zobaczmy. Announcement, I'm not afraid of you and I will not go away. The media manipulators are trying to attack me. Zaczyna się łamać, w sensie z całym szacunkiem, ale on się zaczyna łamać, w sensie... Złamiemy go z niedługo. Przepraszam, to jest strasznie chore, ale jestem chorym popieprzeńcem, więc... Złamiemy go. Niedługo. This goes to the government agents who dare to attack my wife. I know what are you up to.
My dear followers, it might come as a surprise to you, but you aren't the only ones who are listening to me. You are not the only ones watching me. The government has been after me for a long time, snooping and prying into my personal life in a feeble attempt to discredit me. That much I was aware of, and I treaded carefully day and night, but even I could not have anticipated the methods they would resolve to. Instead of attacking me, the declared enemy, they went for my poor wife, Karen. Who has always stood both loyally and supportive by my side, has been arrested on false allegations of misallocating funds from her employer. What a preposterous lie! She's being held hostage in a conflict that isn't hers. But I will not shut the people's voice down, neither now nor ever. I owe it to you, my supporters, to speak out loud what needs to be said. I won't allow anyone to intimidate me. No, I will not stop. I will fight back, and more furiously than ever before. I will go after them, just as they went after my wife. I will pick their precious lies apart one by one, and expose their misdeeds so they are plain to see for everyone. All of you shall be witnesses for the truth. Mam parę rzeczy do powiedzenia. Gościu, też jesteś kłamcą. Jesteś takim samym kłamcą jak i my. W sumie to nawet większym, bo my rzeczywiście mieliśmy powód, żeby ją zatrzymać i raz, to jest to, że rzeczywiście używała tych funduszy w nieodpowiedni sposób, a dwa, dlatego, że jest podejrzana o to, że podłożyła bombę. Co prawda, no, nie zrobiła tego raczej, tak? Ale my jakby, jako tutaj, my, tego nie wiemy. Więc, panie kolego, jesteś jednym wielkim pieprzonym kłamcą. I jesteś paranoikiem. Przy okazji, tak, uważam, że ktoś jest paranoikiem. Już taką jedną osobę miałem i też mam bardzo dużo nieprzyjemności z tym związane. Ale dlatego staram się to po prostu olewać, tak? Bo po prostu wyrzucam do śmieci wszystko, co jest związane z tą osobą, bo to jest po prostu męczące, tak? Wyobraźcie sobie, że przez parę lat po prostu ktoś, właśnie tak jak ten gość, oskarża rząd, tak. Ja jestem oskarżany przez osobę, która totalnie nie ma nic i cały czas próbuje mnie robić coś, z czym nie jestem w ogóle związany. I to jest takie... Aha. A ja mam to w dupie, ja nie będę sobie robił dramy po prostu z tego, w sensie większej niż już zrobiłem, więc... Po prostu wiecie, to się robi męczące, tak? Jak na przykład dostajecie 1000 wiadomości, że ej, rybki, bo to i to znowu zostało na ciebie powiedziane, ja mam takie... Ja pierniczę, znowu? Tak, znowu! Komu tym razem? A jakiemuś nowiemu gościowi, który cię w ogóle nie... Fajnie. Tak mniej więcej wygląda cała ta rzecz, tak? A potem ci ludzie przychodzą i... jak możesz takie rzeczy... Nie robię tak. Jak możesz tak... Nie robię tak. Jak możesz... Masz jakiś dowód? Tak, bo on tak po... Wiecie, jakby jeśli ja jestem czemuś winien, to proszę mi pokazać chociaż jakiekolwiek dowody mojej winy. Albo cokolwiek, co może rzeczywiście udowodnić, że tak, coś zrobiłem, albo nie wiem, cokolwiek. Puste oskarżanie jest po prostu głupie. Tym bardziej, że ciężko jest udowodnić, że czegoś się nie zrobiło, a ja już to robiłem na tyle dużo razy. Na samym początku tej dramy robiłem to na tyle dużo razy, że już mi się po prostu kurwa nie chce. Mam ją totalnie w dupie. I tak samo po prostu, jakbym był rządem, to miałbym jego w dupie, no ale jako, że stało się, co się stało, no to... Zaczęli go siedzieć, tylko trochę nie... W sensie, porównanie do Bontam Bumbings, akurat on jest taki dużo mniej szkodliwy. Aż nie wiem, no bo teraz ma te tajne dokumenty, to może być rzeczywiście szkodliwy, ale ogółem trochę nie rozumiem, za czym tutaj idziemy. W sensie, porównanie do Goldfelsa, tutaj mam bardzo mieszane uczucia, w sensie... Osobiście ani nie zamykałbym jego, ani nie próbowałbym walczyć z Orwellem. Tutaj, to jest moja opinia. Dobra, czytamy dalej. Despite our best efforts, we were unable to prevent Raban's provocation to President Kassad. I feel there will be consequences. However, we did manage to contain the damage and distract the public from that insulting article. You may look up for today, we'll see what tomorrow brings. But I don't think Raban will do us any favors and simply go away. Natomiast no to jeszcze nie będzie wszystko, oczywiście. Ponieważ planuję, aby... co nam jeszcze mi krzyczy?
To jeszcze muszę tutaj zrobić, co? Przejrzałem wszystko. No, teraz zeszło. Chciałbym jeszcze dorzucić pozostałe rzeczy, prawda, które są, czyli jakieś tam profilowe i tak dalej. Why not, tak. Nie widzę problemu ku temu, znaczy nie widzę przeciwności ku temu. To jest znowu jego nowy, przepraszam, to jest dla niej. Nowy portret. Okej, okay. Coś jeszcze zostało? W informacji chyba jeszcze coś tutaj było, nie? Tak, jest. Dla tego gościa, nowy portret. Jakieś inne pierdoły. Patrzę na czas, mamy 30 minut, więc zaraz skończymy dzień i zobaczymy, co po prostu na czym nas przywita kolejny. O, coś nowego wyskoczyło, patrzcie, jest 8:40, nie? O, explosive device found at the Circle Mall. To nas nie obchodzi. To nas też nie obchodzi. To nas też, jakby jego wygląd aktualnie nas nie obchodzi. Podkreślę słowo aktualnie nas nie obchodzi. Jeśli będzie on nam potrzebny w przyszłości, to... To raczej coś znajdziemy, tak? Your opinions, tutaj też nic nie było. Więc coś było w jego konwersacjach. To nie jest ważne w ogóle. Na razie przynajmniej. To wiemy, to możemy mu rzucić. Ja, czy jeszcze ona będzie się pojawiała, jeśli coś nowego wrzucimy takiego. Ale zakładam, że raczej nie. Zresztą jest 8:50, to już powinniśmy skończyć, prawda? Teoretycznie w grze. W sensie już nasze zmiany strasznie długo trwają. Tak, to oczywiście znamy. Ale jak widać, to jest gdzieś dosłownie to samo, co jak załadowaliśmy profil nasz pierwszy, to wiemy, to widać, co się stało, tak? Czyli, że nie doprowadziliśmy do tego, że wybuchło cokolwiek. Dobrze, to już wszystko zrobione, czy jeszcze nie? Jeszcze coś tam są wymazane, czy nie wymazane, tylko olane rzeczy, które nie były nam potrzebne. To co jest jeszcze z Niną Maternową, tak? Don't have children. Może się przydać, bo prawda wiemy przynajmniej, że tamten gość nie ma żadnych już więcej dzieci, ani nic tego typu. Uważam, że to się przydaje, dlatego że po prostu wiemy, że okej, nie ma dzieci, więc nie będziemy mieli jak tego wykorzystać, czy nie będziemy mieli jak tego śledzić. Insider jeszcze. Dobra, okej, tyle. Kończymy. Jest logout. The provocation. With the attention he had gained, Robin Var tried to publish a provocation at the Parisian President Cassatt. We are not able to stop Robin Var from releasing the provocation against President Cassatt. We found a way to get Karen Levin Var arrested to distract from the provocation. I problem mam tylko taki, że co do Karen, co do tego całego wszystkiego, to nie wiem czy dałoby, znaczy chyba się dało zatrzymać te prowokacje, ale musielibyśmy od razu wziąć Karen na celownik, a ona w ogóle się wydawała dużo mniej podejrzana, w sensie raczej strzelałem, że Ilia będziemy w stanie znaleźć coś na Ilię łatwiej. Okazuje się, że nie. Niemniej, zacznijmy kolejny dzień. Synthesis, czyli synteza. Tezis, antytezis, synthesis. Podoba mi się gra słów, która to jest. You're back again, just in time, we have need of you. Robin Vard nabbed us with that article in Cassard yesterday. It has gone viral, as we expected. The situation is heating up. Of course, President Cassard could not leave it at that. He filed an extradition request for this very morning for Vard. Prime Minister Blaine has shifted his schedule to fly out to Triflet and meet Cassard, convince him of letting go, or else all hell will break loose. Zobaczcie ten, a propos Triflet, tak? I temu, dlaczego Blaine zmienił swoje plany. Pamiętacie w jedynce, jak było? No właśnie, to jest to. Robin Vard might have taken a severe blow, but he is far from giving up. Instead, he fired shots. See for yourself. Moi drodzy, tym zajmiemy się już jutro. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału, a tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia i to co tutaj było właśnie, co teraz przewinę, to już czytaliśmy w pierwszej części i na razie.